Daniel Omielańczuk po konferencji przed galą ACA 101. Kolejny raz frontliner, kolejny raz jedna z najważniejszych osób na karcie. Jak ci z tym, Danielu? Z czym? No z tym, że jesteś taki wyjątkowy. A co jest z tym wyjątkowego we mnie? Że jesteś wyjątkowy? No. No, że jesteś wyjątkowy. Nie, nie jestem wyjątkowy. Ale nie. Tak jesteś traktowany przez ACA. Nie, bo już mam kilka walk, nawet ze trzy się chyba udało wygrać, to może dlatego, wiesz? No. No dobrze, ja wiem, że ty się oczywiście spieszysz, więc fajnie, że udało nam się pogadać w WCA, bo o te najważniejsze rzeczy dotyczące twojego przeciwnika cię popytałam. Zapytam cię w takim razie tylko i wyłącznie o przygotowania. Ominął cię ten obóz kondycyjny w górach? Nie byłeś z chłopakami? No nie byłem, ale wiesz co, nawet nie planowałem jechać, no bo jak wiesz, na razie przez najbliższy czas nie za bardzo mi po drodze gdziekolwiek wyjeżdżać. Ze względu na dziewczynki, jak rozumiem. Wiadomo, tak jest. Nie no, trener Robert Jocz chciał, żebym pojechał z całą rodziną na ten obóz i powiedział, że się wszyscy pomogą zająć, ale trener chyba jest nieświadomy, czy by to się wiązało i by wszyscy niestety nie potrenowali, byliby bardzo zmęczeni. Ciebie się bierze w pakiecie z żoną, dwiema córeczkami i psami. I z psami, tak jest. Czyli wyzwanie. Duże wyzwania, oj duże. Dziś na konferencji prasowej początkowo byłeś taki trochę mniej ożywiony, ale to już nie jest jakaś nowość. Zazwyczaj przysypiasz na konferencjach prasowych. Nie, bo zawsze wiesz co, dzisiaj na przykład się spieszyłem, bo liczyłem, że zdążę na trening na 11, a już jest godzina 12 i nie zdążyłem. No i tak, ja nie lubię omijać treningów i zrobiło mi się tak trochę smutno. Czy jakoś nadrobisz to dzisiaj, czy nie da się już? Nie, no już się tego nie da nadrobić, wiesz. To co, jakieś coś, sobota może gdzieś coś? Nie, bo w sobotę też trenuję. Poszedł, to już dupa poszło, już to nie wróci. I to jest przykre, wiesz? Naprawdę, jest mi smutno. To nie będziemy o tym rozmawiać. W takim razie pojawiło się 1000 pytań na live o twoje skarpetki. Masz jakieś skarpetki? Mam, ale takie krótkie, wiesz, bo na szybko się ubierałem, bo i tak byłem, jak widziałaś, spóźniony, więc już tam nie szukałem innych. Danielu, no dobrze, to kilka poważnych pytań. Organizacja ACA będzie transmitować tą galę w telewizji polskiej. Mega wyzwanie, zarówno dla organizacji, no bo wiadomo, trzeba dograć transmisję i tak dalej, i tak dalej. Czy do ciebie również kibice się skarżą, że ACA, jak transmituje galę, to często im przerywa? No, coś tam słyszałem, gdzieś tam widziałem, no ale teraz chyba już nie będzie z tym problemu, bo będzie telewizja otwarta, każdy będzie mógł sobie obejrzeć to na spokojnie w telewizji, więc już nie będzie więcej z tym problemów. Twój przeciwnik, sporo młodszy od ciebie, co oczywiście wypomniał ci dzisiaj Michał podczas konferencji prasowej. Nie wygląda, nie wygląda. Totalnie nie wygląda, poza tym jest przyzwyczajony do tego, żeby, że tak powiem, brać baty od Polaków, no bo przegrał już z dwoma Polakami. Czy ty myślałeś, na przykład przeszło ci w ogóle to przez głowę, żeby zapytać albo Michała Andryszaka, albo Marcina Tyburę, ej, jaki jest sposób na tego chłopaka, czy po prostu masz to gdzieś, idziesz i bić? Nie, no, wiesz co, po tych walkach, kiedy on przegrał z Marcinem i z Michałem, to on potem był u nas w Warszawie, jeszcze we czterech trenowaliśmy, pomagałem mu przygotowywać się do jakiejś tam walki, siedział dwa tygodnie, więc mniej więcej go znam, tak, tylko to było też 3 lata temu, on był innym zawodnikiem, ja pewnie byłem innym zawodnikiem, mogło to się wszystko już zmienić, a oni też z nim bardzo dawno temu walczyli, więc nie ma sensu się kogoś pytać, po prostu trzeba wyjść i się bić. Zapytam cię na koniec o walkę wieczoru gali ACA 101, w której będzie brał udział Piotr Strus. Dostał mega mocnego przeciwnika. Jak myślisz, czy po tej walce Piotrek będzie mógł stanąć i powiedzieć, słuchajcie, pora dla mnie, żeby dać mi znowu szansę na walkę o pas? Ja myślę, że tak będzie, bo wiesz, bo jeżeli wygra tą walkę, to myślę, że ACA się przychyli do tego, żeby Piotrek bił się do tego, jak Durajew odszedł do UFC, więc fajnie by było, gdyby Piotrek zawalczył o pas i wygrał. Myślisz, że to, że się ACA nie dogadało z Marcinem Heldem, jest dużym uszczerbkiem na wizerunku dla organizacji, że dużo stracą przez to, jeśli chodzi na przykład o fanów i o wizerunek swój wśród fanów w Polsce? Nie, myślę, że nie. Jedynie to fani będą troszkę zawiedzeni tym, że nie będą mogli zobaczyć Helda w tej organizacji, ale myślę, że Held jest takim zawodnikiem, że znajdzie się w innej, a jak się nie dogada, to przyjdzie tutaj. Dobrze. No okej, to w takim razie na koniec moje pytanie a propos twojego kontraktu, bo zdaje się, że poruszyliśmy ten temat podczas ostatniej rozmowy, ale nie do końca udało mi się wyciągnąć od ciebie informację. Czy to jest tak, że kontrakt z ACA jest na 4 walki, czy na więcej? Nie wiem, nawet się szczerze mówiąc nie pytałem. Ale coś podpisywałeś. Jak to? Nie? Czy Paweł Kowalik podpisuje za ciebie wszystkie? Nie, no. Ważne, że Bejsandur z Kowalikiem się dogadali.
przedstawili mi warunki, mi to też pasuje, więc każdy jest szczęśliwy, już tam się nie dopytuje o takie szczegóły. Okay. Są walki, więc ja jestem zadowolony, oni są zadowoleni, więc wszyscy będziemy zadowoleni. Daniel, oczekujesz, że dostaniesz tą walkę o pas? Co, zobaczymy. Najpierw się skupiam na tej walce. Jeżeli wygram, to będziemy myśleć nad walką o pas. Jeżeli dostanę, to przecież wiadomo, że przyjmę. Tak jak będzie inna, to też przyjmę, bo nie lubię wybrzydzać. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Widzimy się pewnie na ceremonii ważenia. Do zobaczenia.